Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem Dave the Diver. Kontynuujemy naszą morską, nurkową epopeję, moi drodzy. I jako to, co mamy do zrobienia w tym odcinku, to znalezienie mikrofonu oraz znalezienie kamiennego tabletu ludzi morza. Ja ich jakoś nazywałem w ostatnim odcinku, już nie pamiętam jak to dokładnie było. Może sobie przypomnę w trakcie rozgrywki. No i musimy też zaserwować jeszcze to kary, które tam tutaj czeka do naszego nieprzyjemnego klienta. Zobaczymy, jak to z nim wyjdzie. Moi drodzy, jeśli wam się seria podoba, zapraszam was oczywiście do tego, żebyście sobie zasubskrybowali kanał, który właśnie teraz, na którym jesteście w tym momencie. Mi będzie bardzo miło. My natomiast zanurkujemy, no i będziemy szukać tego mikrofoniku. Może nam się uda go jakoś znaleźć w tym odcinku. Fajnie by było, gdyby nam się udało w ogóle te dwie rzeczy odhaczyć tak naprawdę. No ale zobaczymy. Generalnie rzecz ujmując, już troszkę udało nam się nawet zapolować na większe okazy w trakcie ostatnich rozgrywek. No zobaczymy, jak to będzie tym razem. Powiem szczerze, że przez jakiś czas nie grałem. Więc nawet już nie pamiętam. Nie, dobra, pamiętam klawiszologię jakby bez przesady. Natomiast przez chwilę byłem trochę zaskoczony. Dobra, wszystko wiem, nie ma strachu, tak? Musimy znaleźć ten mikrofon. Cholera wie, gdzie on może być w gruncie rzeczy, poza tym, że gdzieś na dnie tutaj morza, oceanu, naszej blue hole i tak dalej. Pozgarniamy różne inne rzeczy, które nam się mogą przydać do gotowania, no bo wiadomo, to też kto wie, kiedy się przyda. Różnego rodzaju rupiecie. Jak standardowe przygody naszego Dawida Nurka. To nie ma co tutaj akurat kombinować. No ale popłyniemy sobie też, że tak powiem, głębiej i zobaczymy, co jeszcze możemy ciekawego znaleźć. Na pewno broń tutaj widzę. To mnie bardzo cieszy, bo to zawsze jakieś ulepszonko albo coś nowego. Albo właśnie taki harpunik z trucizną. To spoko sprawa. Tutaj się troszkę cykamy. O, proszę bardzo, mamy agary, tak? To były? Dokładnie. Zbierzemy sobie tych agarów, ile się da. Tak, żeby potem móc mieć już z tym spokój. I co? I moi drodzy, no mamy nadzieję, że uda nam się tą, co to było? To był mikrofon, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Jakoś odnaleźć. A patrzcie, jak się rzuciły za nami. W pościsk. Proszę bardzo. Nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło. Czy jak to tam się puf mówi. Rybki pozdobywane w ten sposób. Trzeba było mnie nie gonić. Ja nie próbowałem. O. Proszę bardzo, coś nowego. Ziarno sezamu. Tego wcześniej nam się nie udało znaleźć pod wodą jeszcze. Więc lekkie zaskoczenie mamy w tym momencie. Będzie się cieszył szefunio kuchni, że mu przynieśliśmy ciekawe rzeczy. Ja pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to mamy w Echo Watcherze do wykonania jeszcze trochę questów z kośćmi. O, dokładnie. Na przykład musimy przynieść po 3 chyba każdego rodzaju kości. To całkiem sporo rzeczy, które musimy znaleźć. No ale to przy okazji możemy sobie poszukać tak naprawdę. Zróbmy sobie buścik, skoro już mamy okazję korzystać z owoców technologii. I trochę powietrza też się przyda, 74 już w tym momencie. Tragedii nie ma, jeżeli chodzi o powietrze jak na razie. To w ogóle ciekawe, takie wejście jakby się mi wydaje. Trochę zamknięte przez jakieś rupiecie podwodne. Ciekawe, czy ma to jakieś znaczenie. Może byśmy mieli jakieś narzędzie, to byśmy mogli tam wejść głębiej. Ale na póki co to mi się wydaje, że musimy troszeczkę z drugiej strony opłynąć to miejsce. Teraz to my możemy pod wodą w ogóle spędzać już wieki tak naprawdę. To jest świetna sprawa, bo jak się człowiek zagubi tak jak ja teraz, to przynajmniej nie straci już całego dnia na to. Nie pamiętam, czy zrobiliśmy questik z tymi jelly. Nie zrobiliśmy, musimy jeszcze ich całkiem sporo tutaj zrobić, pokonać, więc w sumie skorzystajemy z okazji, skoro tu są. Bo jak wiadomo, można upiec więcej niż jedną pieczeń na jednym ogniu, więc dlaczego by nie? Wagi mamy dużo jeszcze, więc się nie musimy tym przejmować. A płyniemy dalej głębiej. 104 tlenu, to jest akurat dobra rzecz. Troszkę żeśmy zupgrade'owali sobie ten tlen, nie ma co ukrywać. Ciekawe, czy tyle wystarczy? Wystarczyło, proszę bardzo. Ta tytaniczna rybka, może jest tytaniczna, ale na nasze możliwości w tym momencie już nie jest tak problematyczna. Myślę, że nawet... Zaraz, co to za dziwny koral? Okej, może coś tam odkryjemy ciekawego właśnie? O mój Boże, mała ośmiorniczka! Ona jest całkiem urocza, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy chcę ją od razu łapać. Chyba, że ona nas złapie zaraz i przejmie nad nami kontrolę. Jesus Christ! Dobra, ona wykonała pierwszy atak, nie my. Żeby nie było. I się zaśmiała się z nas jeszcze, wredna. Ja pierniczę, ale ja ją zaraz dojadę w takim wypadku.
Ten cholera ośmiornica, ona mnie zasprejowała atramentem. Tylko poczekaj, jeszcze złapię, nadchodzę. Investigate the strange coral, misja została zakończona. Jak ona spiernicza! Dobra, to jest dodatkowe zadanie, ja wiem. Ono nie do końca się zgadza z tym, po co tutaj przyszliśmy. Tamte jeszcze też próbują coś robić, ale teraz mam to gdzieś. Te atramenty, kałamarnice po prawej tam były. Ja nie wiem, czy ja za tlenu nie stracę. No i co? O, to jest tu przejście, które widzieliśmy wcześniej. W końcu cię dogoniłem. Stój w miejscu. A właściwie płyń w miejscu, może powinniśmy powiedzieć. Dalej się z nas śmieje Skubana. O nie, to jest nie fair. Ona może takie rzeczy zrobić. My raczej nie damy rady się tam przecisnąć. Nie no, uciekła przez tą szparkę. Nie wydaje mi się, że tam się zmieszczę. Jak o tym myślę, to może dałbym radę użyć tego gasowego przecinacza od Duffa, żeby się tam przedostać. Tylko poczekaj, ty ośmiornico. Dobra, tylko że my tego... Zaraz, możemy się tam przedostać. Mamy ten gazowy przecinacz. Dobra, zobaczymy, jak tam pójdzie. Zaraz, pyk. O, okej. Okay. Bo już myślałem, że coś nie zadziałało. Musimy się zmieścić w tym kółku, jakby nie patrzeć. To nie jest wybitnie trudne. Ale też... Nie można całkiem się wyłączyć z myślenia, kiedy to się robi. Oj, za daleko poleciałem. Ale spoko, poradzimy tu sobie bez problemu. Mam wrażenie, że może w późniejszych częściach gry to będzie przyspieszać. Wiecie, będziemy się na przykład śpieszyć gdzieś i będziemy chcieli to szybciej zrobić. O! Zatrzymała się na chwilę. Dave, co ty robisz? No dobra, ładnie to odcięliśmy. Good. Szkoda, że nie best, ale good też przyjmę. No i dobra, wchodzimy tam. Oczywiście, że wchodzimy do nowego regionu. Może tam będzie w ogóle mikrofon, nie? Może to ośmiornica nas do tego mikrofonu przyniesie. Wątpię. A teraz nie masz gdzie uciekać. Poddaj się. Będziemy mieli oktopusowe, ośmiorniczkowe sashimi na kolację. Mam wrażenie, że tutaj... O, tam jest kolejna dziura! Kubana, dobrze, że nas nie wyśmiała w tym momencie. Już poczuła, że to się może źle skończyć dla niej. Znowu uciekła. Jest taka szybka. A tam coś leży, coś upuściła. Okej, ale tutaj widzę też perłę. Perłę zgarnę w pierwszej kolejności. A tu tlen był. No tak, zapomniałem, że przecież to tlen jest. A nie perła. Mamy jakiś zardzewiały naszyjnik, bransoletkę właściwie. Ośmiornicy. Dziwna bransoletka, którą znalazłem, kiedy goniłem za ośmiornicą. Może jak ją zidentyfikujemy, to będzie miała jakąś specjalną zdolność. Dobra, to musi być artefakt. Trzeba będzie zidentyfikować na powierzchni. Okej, przez tą dziurkę to my nie przejdziemy niestety. No dobra, ale znaleźliśmy artefakt, czyli już można powiedzieć, że dzisiejsze nurkowanie było warte zachodu. No wychodzimy z tego regionu, nic tutaj już więcej nie ma. Nie ma tutaj mikrofonu przynajmniej. Niestety, więc tego tutaj nie znajdziemy. Dobra, zgarniemy troszkę rzeczy. Ja mam wciąż masę... Oj, a dlaczego? Ale ja nie chciałem tutaj wejść. Dziękuję bardzo. Lekkie zaskoczenie. W każdym razie, mamy masę właśnie jeszcze miejsca w ekwipunku. Więc jakby nie musimy się o to bać. Spierniczaj, rybko, spierniczaj. Actual, jak tak już tak gonisz i próbujesz uciec, to trochę mnie zainteresowałaś. Oh shit, jak ona dostała boosta nagle. A przynajmniej zatruta jest, więc on trochę to... O, jaki zjazd w dół. Wystarczy? Wystarczy. Świetnie. Laski 8 kilo. Jesus, jakie te ryby są czasami potężnie ciężkie. To szkoda gadać. Tam jest różowa perła. Nie wiem, czy mi się przyda. Nie pamiętam, czy zrobiłem ten quest. Właśnie nie pamiętam dużej ilości questów, ale nie zrobiłem. 7 różowych pereł jeszcze trzeba... 5 jeszcze trzeba znaleźć, 7 ogólnie razem. Dobra, spływamy sobie tutaj w dół. Za to, że mnie wcześniej próbowały wysprejować. To sobie złapiemy jedną. I tak mnie zesprejowała na sam koniec. Shishi, zapomniałem o tym pięknym rekinie. Ale myślę, że sobie z nim... Damy radę poradzić? Raczej? Tylko niech on zaatakuje tak, żeby minął nas. A nie mogę z takiej pozycji. Tylko 12 trafiliśmy, serio? A! Unik piękny! Boom! Wszystkie 3 pociski, tylko że mamy jeszcze jeden strzał. No, dajesz. Atakuj, kolego. Dobra, wystarczyło, ale to była cała nasza amunicja. Oczywiście, że rekinę bierzemy, bo rekin się świetnie sprzedaje. Mamy jeszcze swoją drogą wagę na to, więc nie ma problemu. Rekina zawsze będziemy chcieli zgarnąć, nie? Znaczy, o ile to tylko możliwe. 70, mamy 70 tlenu przy sobie, nie wiem, czy jest sens brać w tym momencie, wiecie, tak naprawdę tlenu. Lepiej wolę amunicję z tą zgarnąć.
No tak, tylko gdzie ja mogę ten mikrofon znaleźć, nie? No to jest pytanie. No, raczej w głębokich głębinach, że tak powiem. Kurde, to są agresywne. I akurat tak stanęły przy tym tlenie. Dobra, odpływa jedna. Bo nie chcę się z nią walczyć, bo i tak nie mam za dużo miejsca w ekwipunku. Dobra, mamy dużo powietrza. 145. Kolejny z tych rekinów tam jest swoją drogą. Nie, normalnie by mi to cieszyło, ale... Bo mam amunicję, uzupełniłem, nie? Ale... Jednak wolę gdzieś tutaj. Tam jest kolejny tlen. Świetna informacja. Tylko trzeba zapamiętać, że on tam jest. Po co ja w ogóle zbieram te roślinki tutaj? To jest lepsze pytanie. Dobra. Nie wiem, czy nie powinienem wziąć tam tego tlenu z góry. Tak naprawdę. Jak teraz nad tym myślę. W sensie... No bo... Wiecie... Znaczy, ja mam latarkę przy sobie? Oto jest pytanie. Czy ja nie mam latarki przy sobie w tym momencie, nie? Nie, z latarką miałem wrażenie, że było coś. Zapomniałem teraz. Nie, ale nie mam tutaj w tym momencie możliwości zlatarkowania tego. Tej rzeczy. Muszę znaleźć, chyba tak to było. To dopiero się znajdowało jakąś taką latarkę i wtedy można było działać. O właśnie, dobra. Z jakiegoś powodu myślałem, że ją mam w ekwipunku po prostu. Tam jest powietrze, więc sobie zgarnę to powietrze. Wiem też, że u góry jest powietrze, wiadomo. Dobra. Latarką sobie poświecimy i lecimy w takim wypadku. Dobra, pyk. Dajemy jej trochę odsapnąć. A nie! Nie mogę zaw! Oto złym guzikiem próbowałem celować. Od ruchu. Dobra, płyniemy dalej. Na dół, na dno. Garniemy sobie trochę muszelek i gwiazdek i garnków, apparently. Chociaż nie... O! To jest coś nowego. To jest high quality... Przepraszam, aż mnie, kurczę, kaszel zdjął. Wysokiej jakości jedzenie dla kotów. Powinniśmy to może dać Momo. No może powinniśmy. Fajnie, że takie znaleźliśmy. Latarka się nam odnowiła. Tam coś bardzo ciekawego płynie. Bardzo długiego też przy okazji. Czy mogę mieć i to, i to? Okej, myślałem, że może nie będę mógł mieć latarki, ale mogę jednak. Okej. W sumie dwie rzeczy. Tam jest jakiś też piękny kryształ. Ten kryształ totalnie. To jest... Uuu, trzeciego poziomu. No to nie, to bierzemy trzeciego poziomu. Ten kryształ to ja oczywiście chcę zgarnąć. A zaraz. Trzeba mieć kilo do tego kryształu. No tak. Goddammit. Uuu, jak gigantyczne. Czy to jest wielki orfisz? Muszę, jeśli zrobię zdjęcie z niebieskim planktonem zaraz obok, to będzie piękny obrazek. Orfisz! O! Udało się zrobić tak, jak się udało. Fail! Przecież jest orfisz w tym. What the fuck? No, poczekamy trochę. W takim wypadku. Usłyszałem informację morsem w tym momencie. No orfisz tędy przepłynie jeszcze? Przepłynie, dobra. Plankton się tu się... Właśnie, czy się plankton pojawił? To jest cel opcjonalny niby. Nie zmienia faktu, patrzcie na jego, jaki jest potężny. Cholera, nie ma planktonu teraz. Nie, jest plankton. Wypadałoby teraz tak ładnie jakoś to zdjęcie. No, na pewno jak... No właśnie, bo już miałem takie przez chwilę, że jak teraz nie wyjdzie, to będziemy smutni, ale cel opcjonalny zrealizowany. Czy ja mogę teraz tego orfisza złapać? Nie wiem, czy chcę. Szczerze mówiąc, teraz mi tak trochę dziwnie jest go po prostu łapać jako, wiecie, do jedzenia. O, jest kilof. Zgarniemy sobie ten kilofek i sobie tutaj z kryształkiem poradzimy. Czy mogę... O, idealnie. Jeden z komponentów translatora znaleźliśmy. Teraz tylko mikrofon i... Tak, ale my już ten kryształ to mieliśmy wcześniej, z tego co pamiętam. Jezu, jakie to wszystko ciężkie się zrobiło. Wyrzucamy coś. Nie chcemy tutaj być, wiecie, opóźniani przez jakiekolwiek rybki i tak dalej. W sumie to mamy też ten... Tam jest coś pięknego! To jest to prawda agresywne, ale jest piękne. Tam jest kilka takich śliniących tęczowo trochę rzeczy. Dajmy sobie boosta małego. Szukamy mikrofonów. No tam właśnie możemy polecieć. Tam jest też od razu wyjście z tego miejsca. I tam chyba jakiś statek w ogóle stopiony jest. Okej. Okay. To są agresywne rzeczy niestety. Czy one strzelają tą energią? Bo tak zaczęły ją generować. Zaraz się... Dobra. Wystarczą dwa hity z mojego tego, ale one ważą też swoje niestety.
Dobra. Pokonajemy je najpierw, a potem zajmiemy się... A potem zajmiemy się kwestią, wiecie, wagi. Bo to ja bym chciał mieć w kuchni. Myślę, że szefu się ucieszy z takich możliwości. Czy to jest budynek ludzi morza? Drzwi są zamknięte. Kurde, drzwi są zamknięte. Ten Dusky Grouper to jest 8 kilo. Kurde. Cuttlefisha wywalimy. Tylko, że ja i tak mam dużo więcej wagi tutaj w tym momencie, niż powinienem mieć. Wywalanie małych rzeczy jest tak mało, szczerze mówiąc, adekwatne w tym miejscu, więc chyba po prostu wywalimy... Dobra, te tytaniczne triggerfisze myślę, że nie są mi aż tak potrzebne. Ja i tak, kurde, jestem przeciążony. Wow, to jest problem. Dobra, jellyfisze też nie są potrzebne. Teraz nie jesteśmy idealnie przeciążeni, w sensie. Co tam jest? Co tutaj jest? Bo nie widzę tego w ogóle. Otworzę to. Dobra, to ma muszla z powietrzem, więc akurat to jest dobra informacja. Są drzwi zamknięte. Dobra, trzeba by postrzelać jeszcze w te. Oh shit! Dobra, na szczęście mam możliwość szybkiego poruszania się. Dobra, zgarniemy to. Zgarniemy też to. Dobra, mam bardzo, bardzo dużo tych wszystkich jellyfishów. Dobra, wywalam wszystko inne. Nawet rekina wywalę chyba. Nawet rekina wywalę. Co mi tam? Jellyfishy będą czymś nowym. Kurna, ile ich tu jest? Ja nie potrzebuję aż tyle tego. W sumie to mogę je po prostu wywalić przecież. To mi zabroni, nie? Nie potrzebuję aż tyle mięsa. Po prostu chcę je pokonać. Żeby mi nie przeszkadzały. No tak, tak, dobra. Zgarnijmy je i wywalmy je od razu. Tutaj coś ciekawego jest. Ale ten jest przepiękny! I bardzo wolny. I wybucha przy okazji jeszcze, Chryste. Dobra. Wybucha i przy okazji nie zostawia po sobie niczego. Dobra, mogę... Nie wiem, w ogóle strzelanie z pistoletu jest mało w tym momencie przydatne. Oh shit, on też przyspiesza! Dobra, wybuch tam, na szczęście. Damn! Natura jest przerażająca. Dobra, tu są jeszcze te z kolei. Ja mam wrażenie... Mam nadzieję, że do czegoś nas to prowadzi, bo... Bo dużo musimy tutaj walk stoczyć z tymi istotami, żeby się dostać gdziekolwiek chcemy. Dobra. Nie, z takiej odległości nie trafimy. 30 pięknie i pokonany kolejny. Zobaczmy, co jest w tym pudełku. Znaczy pudełku. Garnku tak naprawdę. Wywalamy kolejnego jellyfisha. Shit, ile tu jest? A mogę po prostu przepłynąć? No, ja się trochę cykam tak po prostu przepłynąć. Mam wrażenie, że wtedy się na mnie rzucą wszystkie. Wolę tego uniknąć. Wolałbym, żeby one mnie po prostu zostawiły w spokoju, ale dobra. Przepłyńmy sobie tędy. Dobra, co to jest ciekawego? To jest po prostu jakaś flaszka. I mamy też jakąś kolejną rzecz, niebieską muszelkę. My po prostu okrążyliśmy to miejsce. Ja wiem, że tam jest dom tych ziomeczków. No i właśnie ten dom mnie... nie podoba mi się ten rekin tutaj. Znaczy, bardzo mi się podoba ten rekin, ale nie w tym momencie, nie? Dobra, będziemy musieli go na razie zostawić w spokoju. Popłyniemy trochę głębiej. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie... Dobra, tam nie mogliśmy tam wejść, nie? No to zostawmy tą stronę... Zobacz, mamy jakieś kości po lewej, bo w sumie możemy jeszcze kości zgarnąć. Dobra, pójdziemy sobie tam po prawej teraz. Jest kostka, fajnie. Jeszcze tylko jedna taka kostka i będziemy mieli ogarniętą tą rzecz. Ale jeżeli nie możemy znaleźć tam po lewej nic, może jakiś klucz znajdziemy później. What the fuck is that? To jest bomba! Bomba sensoryczna, okej, może się przyda. Kretowy Starfish też... ten kolega. W ogóle jestem ciekawy, czy mogę go spróbować złapać. Mogę, bo on się wynurza tak całkowicie, okej. No skacz do mnie, kolego. Zadałem mu 30 obrażeń. Nie wiem, czy tak mogę. Jak jest w ziemi, to chyba go nie trafię, no. Musi wyskoczyć. Dobra, jeszcze raz. O, udało się go pokonać. Fajnie. To jest coś nowego, więc wywalimy jednego jelly za to, żeby mieć... No bo to jest nowość, nie? To zawsze jest coś, co warto mieć. Kurde, shovel. Zadaję więcej obrażeń, ale tylko w dół i nie będziemy mogli... Nie będziemy mogli, wiecie, puf, nie będziemy mogli sobie walczyć wręcz łatwo, ale z drugiej strony i tak nie walczymy za bardzo. Nie chcę trucizny, mamy fajny ten szokujący. Zaraz, jestem w stanie się przez to, nie, okej, okay. Potrzebuję kill-offa. Dobrze, że go nie wywaliłem daleko wcześniej, bo by mi było teraz bardzo smutno. Kill-offkiem sobie mogę tutaj podpłynąć. Puf. Piękne kryształki, co prawda nie tego potrzebujemy w tym momencie, ale... Ale piękne i tak. Okej, mamy latareczkę, więc sobie tutaj poświecimy. Pyk, pyk.
Świetnie. Pyk. Pyk. Dobra. To jest jakaś szybko płynąca w ogóle ryba. Czy to jest opa? Wygląda jak sunfish. A to pierwszy raz, kiedy widzę taką na własne oczy. Może powinienem zrobić zdjęcie. No może powinienem. O mój Boże, jakie wielkie to bydle jest. Ale mamy, okej, okay, mamy questik specjalny, złapać dwie opy naraz. Więc oddalmy sobie tę kamerę. Zobaczmy, czy nam się uda dwie cyknąć w jednym momencie. Dobra, jedna płynie, druga też płynie. O, patrzcie, to będzie piękne. Puf! Dwie opy totalnie złapane. Piękna sprawa. Dobra, mamy obrazek zachowany. Questik pięknie poruszony, tylko że mamy coraz mniej powietrza i zaczynam się o to trochę martwić. A tam jakiś wielki rekin właśnie płynął, widziałem go tam. To też mnie bardzo martwi w tym momencie. O, jest tlen. Na chwilę bomby wywalmy, głównie po to, żeby po prostu zażyć tlenu i weźmy teraz bombę z powrotem. Dobra. Jaki pistolet tu się pojawi? Czy coś sensownego? Bo tam jest... Dobra, to chyba jest sensowny pistolet. To jest wielki rekin. Nie wiem, on się odwrócił od nas, ale ja trochę mam ochotę na challenge. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O, nie. Wal się. Dobra. O, Jesus! Kolego! Dobra, udało się nam pokonać go. Nie pamiętam, czy już go wcześniej dałem radę zabić. Raz. Ale na szczęście teraz się udało. Tak, musieliśmy go wcześniej zabić, bo to nie jest new. Tylko, że on jest dopiero... On waży 11 kilo z kolei. Dobra. Jellyfishe idą w cholerę. To idzie w cholerę. Czy mogę coś wywalić jeszcze? No mogę powywalać... Kurde, muszelki, które ważą 0,2, to tak... To żelazo mi nie jest potrzebne. No w sumie dużo nie potrzebuję, nie? Jakąś jedną rybkę po prostu... Tylko, że ja nie mam żadnej takiej małej ryby. Ja mam same potężne, jak zobaczycie. 11, 7, 7, 5. I ten blue tang. No dobra, blue tanga wywalimy. Spoko. No i co, jednego jellyfisha? No dobra. Płyniemy dalej. Dobra jest ta broń, którą teraz mamy. W sensie na tym poziomie, którym jest. Shit, tam jest krab, który mi się nie podoba. Wolę z nim nie walczyć w tym momencie. Jakoś taką odczuwam... Odczuwam lekki lęk przeciwko takim pająkom, czy cokolwiek to jest. Raczej pająk nie jest, bo to przecież pod wodą to pająk... Pająk to jakiś skorupiak po prostu. Tutaj też jest jakieś totalnie przejście. Dobra, tu jest powietrze, więc spoko. Musimy pamiętać, że w muszlach jest powietrze. Mamy... Ach, tylko co, no za bombę? No za bombę! W sumie bombi tak nie używamy. Jesteśmy niebombowi. Tutaj też cały czas wskazują nam strzałki, że jakbyśmy się... Mieli się w tę stronę przemieszczać. O, tutaj mamy zamknięte przejście, zamknięte drzwi. Dobra, teraz pytanie brzmi... O, to jest ten wybuchowy, shit, dobra. To wybuchnijmy go. Halo. Nie mam amunicji. No i pięknie. Na szczęście mój hak robi mniej więcej tyle samo obrażeń. Jeszcze stunuje, dobra. Kurde, ale ja naprawdę chcę znaleźć ten... Choćby mikrofon. Choćby jedną rzecz, nie? W sensie na razie nie znaleźliśmy żadnej. Nie wiem, czy tam... O, okej, jest kolejne powietrze. Myślę, że zgarnę stąd już to powietrze. Jesteśmy na dosyć sporej głębokości w tym momencie, bo aż 230 metrów. Nie pamiętam do końca, jaki mieliśmy limit. Mamy kolejne jedzenie dla kotów, co jest dobrą informacją. Tak, tutaj już jest krytycznie, więc tutaj już nie można dalej popłynąć. Dobra, nie podoba mi się to coś. Shit, to jest odporne? Potrzebuję zobaczyć, jak to zaatakuje. To idzie w naszym kierunku, ale... Niespecjalnie chce atakować. Czy ja chcę naprawdę się z tym w tym momencie zadać? Chyba nie. No to interesuje mnie to. Tak. Gumowy chicken mi jest, szczerze mówiąc, mało potrzebny. O, ale piękna ryba. Kolejna taka, którą bym złapał, gdyby tylko nie to, że nie mam miejsca w ekwipunku. No nic, spróbujmy poświecić sobie światełkiem tutaj i pójdziemy dalej naprzód. Kurde, niesamowite. Tyle czasu poświęcamy na ten jeden nomen omen. Przepływ. Jesus. Już to nas zabije. Już zacząłem panikować, że to po nas. Na szczęście nie. Ale było to niebezpieczne. Dobra, jest powietrze. Spoko. To znowu jest krytyczne. Tutaj dużo szybciej tracimy powietrze, więc ja się trochę tutaj cykam. Co to jest? Dobra, to jest taka delikatna
Delikatna rozgwiazda. Teraz kwestia jest taka, tam można wezwać maszynerię. W ogóle gdzie my kurna jesteśmy w tym momencie? Jest bardzo dużo otwarta przestrzeń. I znowu te piękne planktony, czy cokolwiek tam jest, sobie latają. Ja wciąż... Znowu powietrze, tylko trzeba by zejść do krytycznej powierzchni, ale to nie problem w sumie. Dobra, mamy tutaj coś więcej ciekawego. Broń. Jaka broń tu jest? No i oczywiście dużo cholernych rozgwiazd, które znowu muszę oczywiście wyczyścić, zanim przepłynę tam. O, jaka chudziutka rybka, która jest bardzo taka pieniona. Czy to jest jakiś... Czy ona jest jak jakiś pocisk? Ona jest jak pocisk. Na szczęście jest też zestunowana. Unik! Bziu, możesz próbować mnie... Oh shit! Masz. Ona wciąż żyje? No padnij! Okej. Okay. Ona waży 5 kilo. To akurat jest idealnie. Jaka tu jest broń, mnie ciekawi bardzo. Co to jest? A to jest usypiające. To ja usypiającej akurat nie potrzebuję. Pyk. Raz. Dwa. Dobra. 66. Dobra, jest muszla. Mój Boże, ale też ta muzyka tak potęguje to wrażenie, że no nie jesteśmy już w tak bezpiecznych partiach oceanu jak wcześniej, nie? Tutaj się już robi troszkę... Czy my tutaj nie byliśmy przypadkiem już? To znowu lecę w ten sam kierunek, czy po prostu to jest bardzo podobne? To chyba jest bardzo podobne. Nie chcę tego brać. Nie chcę tego... Fuck. Mam całą jedną taką... Raz. Dwa. Dobra, płyniemy do góry. Nie, nie mogliśmy tu być, bo garnek jest nieotwarty. My byśmy na pewno otworzyli garnek. Jest kolejne jedzonko dla... Tylko to jest common akurat. Czyli takie zwyczajne jedzenie dla kotów. Odpiernić się! Okej. Okay. Jest to trochę stresujące momentami. Dobra. Trzeba by się jeszcze tej pozbyć. Raz. Nad nią. Nie interesuje nas zabieranie tej ryby. Nawet nie jest ryba w sumie. Okej. Okay. Teraz tak. Nie mam chyba... Nie, mam kill-off akurat. Dobra, mam kill-off, to super informacja. Mam też trochę miejsca we ekwipunku, żeby zgarnąć jeszcze niektóre z tych, wiecie, zasobów. Dobra, szybko to zrobiliśmy, ładnie. Prawda, w dalszym ciągu nie udaje nam się znaleźć mikrofonu. Ja... A, fuck, ty mała szmato. Że tak to już powiem. O, co to? Co to? To się świeci pięknie, ale nic z tym nie mogę zrobić chyba. Co to jest? To jest coś pewnie już dla kolejnego questu? Mogę strzelić w to? Mogę to wydobyć stamtąd? Nie, to myślę, że znaleźliśmy coś, kurczę, po prostu dalej. Tego jeszcze mamy nie robić. Trochę to smutne, szczerze mówiąc. Masz. No wystrzel jeszcze raz we mnie, no pokaż, co potrafisz. Shit. Pokaż jeszcze raz. No, przecież trafiłem, jak miałem brzuszek już na powierzchni. Wystarczyło. To otwieramy. Ach, przenośny tlen. Z jednej strony spoko. Dobra, weźmiemy go. Lepiej go mieć ze sobą jednak. Tylko, bo właśnie tutaj jest też muszla, więc też sobie trochę tlenu odzyskamy. Dobra, lataleczko. Czyń swoją powinność. Shit, tam jest znowu ten. Kolega, z którym będzie bardzo ciężko... No! So, dobra, okej, bo się za ten... Zahaczyłem u kamyk. Na szczęście nic się nie stało. Zmienia faktu, że... Dobra, krytyczna powierzchnia, znaczy krytyczna głębokość, ja wiem. Dobra, tutaj mikrofonu nie ma. Te się po prostu poodradzały. Dam sobie spokój, z nimi po prostu przepłynę. Ja mam tlen w bagażniku, że tak powiem, więc nie zaboli mnie to jakoś bardzo. Mogę troszkę pozasuwać teraz. Potem tutaj gdzieś muszla jeszcze jest, z tego co pamiętam. A proszę bardzo. Czy damy to otworzyć to? Mimo wszystko chcę zobaczyć, co tam jest. Aha, well, niech będzie i tak. Dobra, ale musimy wypłynąć z tej krytycznej głębokości, bo stracimy za dużo tlenu zaraz. Tam jest wezwanie, tylko że ja wciąż zasadniczo mam opcję, żeby pływać. Co to jest? A, to jest moja bomba, okej, dobra, to są moje bomby, pamiętam, je zostawiliśmy tam. Popłyniemy do góry tutaj. Może ja szukam po prostu zbyt głęboko, jak się przestraszyła ta ryba, nieka. Spokojnie, nic nie zrobimy. My po prostu jesteśmy... O! Również to wystaje. Okej, czyli tutaj jest jakaś generalnie rzecz
która jest zgubiona w tym. Jeśli będziemy opuszczać ten teren, to możemy równie dobrze tlen wziąć. Teraz nad tym myślę. Okej, okay. Krytyczne pływanie jest bardzo złym pomysłem. 52 tlenu nagle mamy. Dobra, otwórzmy to i spadamy stąd. Dobra, na sensowną powierzchnię, 142 tlenu, lecimy. Kurde, nie spodziewałem się, że aż tyle czasu spędzimy. My spędzamy 30, to jest najdłuższe totalnie nurkowanie, jakie mieliśmy okazję zrobić. To jest 30 minut już jesteśmy pod wodą. Nie wiem, czy to jakiś problem dla ludzkiego ciała nie jest. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie tam jest. Nie, 30 minut to w sumie nie powinien być problem. 30 minut to przecież ludzie nurkują. Jestem przekonany. Ale jestem ciekawy, jakie jest najdłuższe nurkowanie, jakie jest bezpieczne dla ludzkiego ciała, nie? I jak daleko od niego jesteśmy. Dobra, tutaj wszystko sprawdzaliśmy. Tam jest ta piękna rybka, która mnie tak trochę podkusiła. Plankton, czyli... A to nie, nie, nie to miejsce, dobra. Wypłyniemy do góry trochę jednak. Wiemy, że tam jest to przejście do tego domku ludzi morza, tam po lewej Hardo. Wiemy, że tutaj nic nie zrobimy, nie przejdziemy tędy. Choćby nie wiem co. No dokładnie. Więc musimy poszukać jakieś miejsca, których jeszcze nie mieliśmy okazji się pojawić. Chyba, że jakieś minimapy nie mam, to by mi się bardzo przydało. Jest dużo kości, dużo... O, się wystraszyłem, że ta ryba mnie atakuje w tym momencie. Dobra, tu jest nasz stary pistolet. Trochę backtrackujemy i ten wrecking, którego zabiliśmy. Czy byliśmy tu? Tego nie pamiętam. Skoczymy tu szybko, zobaczymy. O, nie mam zbyt dużo tlenu. Znaczy mam tą pakiecik z tlenem, więc nie ma tragedii. Ale wolałbym go trzymać, wiecie, na takie... Nie no, to je byliśmy w takim wypadku. Kurde. Dobra, wypłyńmy do góry w takim razie. Wypłyńmy do góry, bo być może faktycznie my po prostu poruszamy się kompletnie na złej głębokości w naszych poszukiwaniach. Kto wie. Dobra. Biedny ten rekin tak pływa. Bez celu trochę jego ciało, niestety. No, ale nie mam ekwipunku. To jest na pewno coś, co musimy inwestować hardo, nie? No. Przestraszyło to mnie, szczerze mówiąc. Dobra. Musimy wywalić choćby troszkę czegoś. Proszę bardzo. Tlen już jest. 114. Wszystko jest w porządku, nie ma się czym obawiać. Czego obawiać nawet? Czyli to nie jest 50 tlenu, to jest 50% tlenu. To jest ważnym rozróżnieniem. Bo nagle się okazuje, że dużo więcej można. Dobra, jak stąd wypłynąć? Gdzieś tu jest do góry przejście? Bo nie mogę sobie przypomnieć. No bo tędy nie wypłyniemy. Wypłynięcie w dół to jest odwiedzanie tamtych terenów. Shit. Trochę się zagubiliśmy. Niech nawet nie za bardzo chcę sprintować. A tu jest muszla, okej. Okay. Tu jest muszla, o tym trzeba zapamiętać. Tu jest też przejście w dół totalnie jakieś. Dobra. I tam jest muszla. Nie wiem, czy jej nie wziąć. A, zapamiętajmy, że na głębokości około 180 jest muszelka. Tędy nie wypłynę. No muszę tamtędy, muszę przez te rzeczy płynąć jednak, jakby nie patrzeć. Najpierw się będziemy ewakuować, po prostu. Nie ma innego wyjścia. Tędy do góry teraz coś czuję. Czy mikrofon może... O, ale dobra, jest ewakuacja jakby co. Jest ewakuacja tutaj. Więc moje zmartwienia trochę zostały wyłączone w tym momencie. Tu są te drzwi, tu jest to przejście. Tu bym strasznie chciał wejść. Ale nie mam jak. Chciałem po prostu zapukać, żeby nie było. To nie jest to, że chciałem uszkodzić. Żeby nie... Nie jestem wandalem, nie? Ale wciąż mi się wydaje, że... Tam mi, kurczę, nikt nie odpowie na to. Ale okej, okay, mamy jakąś informację. Chyba ten mikrofon będzie jednak gdzieś na wyższych piętrach, na wyższej głębokości. Co oznacza, że nie powinniśmy za bardzo poświęcać dużo czasu tutaj. Tylko właśnie gdzieś tam wyżej szukać. No nie, kolego, ja nie mam teraz czasu na walkę z tobą. Daj mi spokój. Dobra, to co, to znajdujemy ewakuację i spierniczamy stąd, co? Nie,
Nie. Wiem, że się uśmiechasz na mój widok, ale nie. 46. Mało, mało, mało powietrza, mało powietrza. Mało powietrza. Kończy się nasza wyprawa wielkim problemem. Coś się zaczynam obawiać na poważnie o ten wielki problem. Bo to jest naprawdę mało powietrza. Dobra, znajdujemy jakąkolwiek ewakuację i spadamy. Nie wiem, czy się uda. Amunicja mi nic nie daje. Ewakuacja albo muszla. Muszla też mi... też mi pomoże przecież. Tamto nie jest ważne dla mnie. Jest ewakuacja, dobra. To jak jest ewakuacja, to już spokojnie możemy sobie do tego podejść. A my tutaj jeszcze możemy zgarnąć to i się przy okazji... bo dlaczego by nie obciążyć za bardzo? Ale jest tu też muszelka, wiecie, więc muszelkę też bym zgarnął. Co tutaj ciekawego będzie? A, bomba. To akurat mało pomocne dla mnie. Tam chyba nie byliśmy niestety. Dobra, trudno. 28. Nie ma co ryzykować, moi drodzy. Ciągamy się stąd. Ale byłoby zdziwienie, gdyby się okazało, że ten escape pod na przykład nie działa w tym momencie, czy coś. Długa podróż, Dave, naprawdę. Dużo się, kurczę, napracowałeś pod tą wodą, chłopie. Nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać. 234 metry, 31 minut, podczas gdy ostatnim razem 13 było naszym rekordem. 4 ryby tylko złapaliśmy. Tak naprawdę. Wow, wszędzie rekordy poza łapaniem, że tak powiem. Także taka zabawna sytuacja była, no nie? Ale trochę tych rzeczy tutaj żeśmy ogarnęli. Tak naprawdę. I mamy też ten artefakt, który się okazuje być... to jest bransoletka ośmiornicza. Ona pozwala daszować... A, możemy użyć kliknięcia, żeby zdaszować. To jest fajne. Nie używa się wtedy tlenu. O, jeszcze do nas dzwoni Udo. O, widzę, że zrobiłeś zdjęcie czegoś, mogę zobaczyć? To wielki orfisz. Słyszałem, że te ryby były nazywane bogami nawet w starożytnych czasach. Jest naprawdę ogromny, niesamowite. Ja wykorzystam twoje zdjęcie w dobry sposób. Jestem przekonany, że czytelnicy pokochają to zdjęcie. Troszkę pieniążków wpadło i jeszcze mamy opa. Czy wiedziałeś, że opa są ciepłokrwiste? No, chyba gdzieś to wcześniej słyszałem. To niesamowite, jak niektóre rodzaje ryb potrafią mieć takiego rodzaju właściwości. Ocean jest pełen tajemnic. No i wykorzystam twoje zdjęcie w dobry sposób. Zrobiliśmy dwa zdjęcia. Tego rodzaju miejsca na zdjęcia są rozstawione po całym świecie. Dzięki za pomoc i podtrzymaj tą dobrą robotę. Dobra, musimy powolutku iść do Bancho Sushi. Co my tam mamy? Lista aplikantów nam się pojawiła, okej. Yusuke tam się pojawił też. Itsuki z ninją. Kurde, ja muszę zatrudnić Itsuki. To nie ma to tamto po prostu. Weźmy też Echo Watch. Tutaj trochę questów nam się... O, tą quest nam się udało zrobić. Fantastycznie. Research pointów trochę zdobyliśmy. Tylko, że teraz potrzebujemy miliard tysięcy research pointów. Więc to jeszcze trochę potrwa. No, masa rzeczy tu jest do zrobienia. To na pewno. Moi drodzy, za dzisiaj ja wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, o ile tego jeszcze nie zrobiliście. Dzięki za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.